Oczywiście bardzo dziękuję za przyznanie mi tej nagrody. Ja wiem, że w takiej sytuacji należy powiedzieć coś dowcipnego, ironicznego, autoironicznego albo sarkastycznego. No i tak sobie myślę, że chciałbym powiedzieć, żeby wszyscy moi nieprzyjaciele czuli się na resztę swoich dni tak, jak czują się dzisiejszego wieczora. Nie mogę tego powiedzieć, bo to 12 lat temu powiedział Jerzy Filk z okazji odbierania nagrody Nike. Chciałbym powiedzieć, że nagrody dzielę na te, które bardzo szanuję i takie, którymi gardzę. Bo udzięki zdarzają mi się te pierwsze. Ale nie mogę tego powiedzieć, bo to powiedział Janusz Głowacki, odbierając tą nagrodę 4 czy 5 lat temu. Chciałem powiedzieć, liczyłem na więcej. Ale dobre i to. Ale nie mogę tego powiedzieć, że to powiedział Jean-Marie Gustave Leclerc, odbierając nagrodę Nobla. Więc powiem tylko, że gratuluję jury właściwego wyboru. Teraz już zupełnie serio. Ja chcę powiedzieć, że wzruszenie to jest uczucie, które do mnie przypływa w dosyć dalekiej kolejności. Ale dzisiejszego wieczoru jestem naprawdę autentycznie wzruszony, ponieważ staję nie tylko obok tych, którzy zostali wymienieni, jak obecny tutaj Wiesław Myśliwski, moim zdaniem jeden z trzech najwybitniejszych polskich pisarzy, w ogóle w historii literatury polskiej, obok Janusza Głowackiego, Tadeusza Konwickiego, Joanny Kulmowej, Marka Nowakowskiego, ale też obok na przykład Boja Żeleńskiego, który się zdaje pierwszym laureatem tej nagrody. Także to uczucie, które mnie rozwiera, to jest ogromne wzruszenie. Naprawdę jestem bardzo wzruszony i bardzo serdecznie dziękuję za nagrodę. Czas na laudację, prosimy zostać.